W związku z próbą podjętą przez niektóre organizacje pozarządowe cenzury naszych działań, które mówią o pakcie migracyjnym, się pan premier wygłosi oświadczenie. Bardzo proszę. Szanowni Państwo, wojna na Bliskim Wschodzie, potężny kryzys migracyjny wiążą się z ogromnym zagrożeniem ogromnym niebezpieczeństwem dla wszystkich Polaków. Wiążą się z wielkim niebezpieczeństwem, ponieważ grozi Polsce potężna kolejna fala migracji, tym razem migracji z Bliskiego Wschodu. Znamy tę sytuację sprzed kilku lat. Wtedy również tamten pakt migracyjny doprowadził do relokacji nielegalnych imigrantów i wówczas Platforma Obywatelska zgodziła się na to. Rząd Ewy Kopacz zgodził się na to, a Donald Tusk jako przewodniczący Rady Europejskiej groził Polsce konsekwencjami, groził karami za nieprzyjmowanie nielegalnych imigrantów. A więc pakt migracyjny dzisiaj, to wiemy już ponad wszelką wątpliwość po moich ostatnich spotkaniach na Radzie Europejskiej, wiąże się z nielegalną imigracją i z dystrybucją nielegalnych imigrantów do wszystkich państw członkowskich. Pomyślmy teraz, drodzy rodacy, pomyślmy, Wśród tych wielkich fal migrantów, które nam grożą, będą bojownicy islamscy, terroryści. Nie da się tego uniknąć. To setki tysięcy młodych mężczyzn, którzy będą wędrowali do Europy. I przed tym przestrzegamy na najróżniejsze sposoby. Przed tym również przestrzegamy poprzez nasze różne filmy. Które miały być zakazane, miała być na nie nałożona cenzura. Tego się domagali nasi przeciwnicy, ale nawet sądy III Rzeczypospolitej przyznały, że pakt migracyjny zawiera przymusową relokację nielegalnych imigrantów. Dzisiaj jest to dla wszystkich więcej niż jasne. Dla mnie było to jasne zawsze. Drodzy rodacy, przywódca Hamasu jednej z czołowych organizacji terrorystycznych wzywa do świętej wojny, wzywa do dżihadu. Co to oznacza? To oznacza, że wkrótce na Bliskim Wschodzie możemy mieć do czynienia z ogromnym zagrożeniem, z wielkimi falami migracji, jedna po drugiej dążącymi do Europy. Co na to, co na to jak na to reaguje Bruksela, jak na to reaguje Komisja Europejska? Otóż podstawowym założeniem potwierdzonym kilka dni temu w Hiszpanii, na Radzie Europejskiej, jest przyjęcie paktu migracyjnego, w ramach którego mamy przymusową relokację nielegalnych imigrantów do wszystkich krajów członkowskich, w tym do Polski. Drodzy rodacy, nie zgódźmy się na to, odrzućmy to w referendum. Po to jest to referendum, oto są te wybory. Teraz możemy powiedzieć im twardo nie. Tym nielegalnym migrantom z Bliskiego Wschodu, z Palestyny, z Syrii, z Libanu, ze wszystkich innych państw, z północnej Afryki, nie pozwólmy zrobić z Polski drugą Lampedusę. Szanowni Państwo, w Brukseli, ale także na ostatniej Radzie Europejskiej, słyszałem o tym, że przecież Donald Tusk już zgodził się na nielegalnych imigrantów. Za co? Zgodził się za stanowisko. Stanowisko, które tam ma obiecane, tak jak wcześniej, zresztą było to podobnie. Otrzymał stanowisko, zgodzili się na nielegalną imigrację, zgodzili się na przyjęcie kilkudziesięciu nawet. Przyjmiemy każdą liczbę. Tak wtedy mówili. Dzisiaj stoimy przed ryzykiem jeszcze większym, dlatego że widzimy co zaczyna się na Bliskim Wschodzie. Przestrzegam wszystkich Polaków, to jest niebezpieczna strategia. Przyjęcie dzisiaj nielegalnych imigrantów, czego domaga się partia Tuska w Europie. Szanowni Państwo, zobaczcie jakie bezczelne kłamstwo. Tutaj w kraju mówią Wam, że może oni to w sumie też nie popierają tego paktu migracyjnego, a partia Tuska w Europie głosuje za paktem migracyjnym zawierającym przymusową relokację nielegalnych imigrantów. Zobaczcie, jakie są prawdziwe intencje partii Tuska, Platformy Obywatelskiej. Trzeba nazywać te rzeczy wprost. Jest to kupczenie bezpieczeństwem polskich kobiet, polskich dzieci. Nie dopuścimy do tego, żeby sytuacja była taka, jak na zachodzie Europy, na przedmieściach miast, w samej tylko Szwecji w ostatnich kilku tygodniach, trzech, czterech tygodniach zginęło w strzelaninach 12 osób. We Francji już dzisiaj policja podaje dane, że w 70% przypadków rozbojów, gwałtów, strzelanin, wojen gangów narkotygowych, biorą udział nielegalni imigranci. Do Marsylii ściągane są specjalne siły wojskowe. Podobnie w Szwecji. Premier zadecydował o użyciu wojska. W Holandii podobnie strzelanin. W Niemczech, zobaczcie, co się dzieje. Nie ma dzisiaj już żadnej wątpliwości. Również potwierdziły to, że nie ma zakład... potwierdziły to ostatnio sądy, że nie ma możliwości nakładania na nas żadnej cenzury. Dlatego pokażemy te wszystkie filmiki raz jeszcze. Bardzo proszę wszystkich rodaków o podawanie dalej. Tych filmów prawdy. Filmów, które pokazują prawdę o nielegalnych imigrantach i o tym, że Platforma Obywatelska w Unii Europejskiej popiera nielegalną imigrację jako część paktu migracyjnego. To jest niesamowicie ważna sprawa. Szanowni państwo, dlatego właśnie w tej sytuacji musimy zrobić jedno. Musimy pójść na wybory i zagłosować również w referendum. Tylko Prawo i Sprawiedliwość jest gwarantem i byliśmy od gwarantem od samego początku postawienia weta nielegalnej imigracji z Bliskiego Wschodu. Tym terrorystom, którzy będą starali się przenikać do Europy. To dzisiaj jest jasne. Do tego wezwali dzisiaj przywódcy Hamasu. Musimy iść do referendum, zagłosować cztery razy nie. Chrońmy nasze rodziny, chrońmy nasze dzieci. Musimy powstrzymać falę nielegalnej imigracji. Dlatego apeluję do wszystkich rodaków. Weźmy udział w referendum całymi rodzinami. Namawiajcie swoich... Sąsiadów. Namawiajcie swoich znajomych, z rodziny, przyjaciół, bliższych, dalszych, takich, do których się dawno nie odzywaliście. Dzisiaj ta wiadomość musi dotrzeć do wszystkich. Platforma obywatelska równa się nielegalna imigracja. To widać po ich głosowaniach w Europie. Przestrzegam przed tym. Donald Tusk to niebezpieczny człowiek. Chrońmy polskie rodziny, chrońmy polskie kobiety przed tymi gwałtami, które widać na zachodzie Europy, przed tymi rozbojami, przed strzelaniami, przed plądrowanymi sklepami, niszczonymi szpitalami. Nie mają szacunku dla naszej kultury. Brońmy Polskę, brońmy naszą kulturę, brońmy polskiej rodziny. Proszę o to wszystkich moich rodaków. Dziękuję. Dziękuję bardzo panie